Cześć. Dzisiaj zajmiemy się taką nietypową naprawą, znaczy próbą naprawy pendrive'a. Jak widzicie, uszkodzenie częste, nieczęste. Z tym, że w tym wypadku na pendrive'ie są ważne dane. Znaczy ważne, nieważne, sentymentalne na pewno, bo to są zdjęcia. I tak, słuchajcie, problem polega na tym, raz, dobra, widzicie, o kurde, nawet ostrość od razu złapało, że końcówka nóżek, z wtyku została tu. I po przyłożeniu to pasuje wszystko praktycznie na styk, znaczy złącza się na styk. Spróbujemy użyć takiego manewru. Pendrive będzie użyty tylko raz po naprawie, tylko po to, żeby go włożyć i zgrać zdjęcia. Koniec, on nie będzie więcej używany, tak? Tak więc chodzi o to, żeby go jakoś tam podłatać, więc te styki, które tutaj są na styki, które są na styk, postaramy się po prostu ich przewodność załatamy cyną. Cyna również przewodzi prąd. O, no proszę, jak to ma działać? Dobra, no i tak to będziemy robić. Ja teraz jakiś kawałek karteluszki, żeby sobie maty nie spajczyć. Tak, i tak myślę, że chyba najpierw jeszcze wezmę sobie trochę światła, bo to już chyba taki wiek, że muszę się więcej posiłkować. Naniosę tutaj trochę więcej cyny. Nie wiem, czy jest sens, żeby wam przybliżać obraz. Zobaczymy. Tak. Dobra. Ale mam usyfiony grot wrotownicy. O la la. Czekajcie. Tak, no. Dobra, od razu lepiej. Tyle o ile. Muszę sobie cynę dokupić. Już tak nie za często jej używam, ale no jak widać. Trochę zdjęliśmy, bo trochę za bogato mi tej cyny tutaj nalało. No i dobra, no. Naniosę jeszcze topnik. No, ejku, gdzie ja to mam? O, tutaj na nóżki. Wy nie macie ostrości, ale dla was nie jest teraz potrzebna. I zobaczymy, co nam to da. Kurde, syfi mi się ten grot, już jest do wymiany. Czekajcie, bo uciekłem. Spróbuję sobie to trzymać w ręku, być może będzie mi trochę wygodniej. Ale teraz jak patrzę tak trochę z perspektywy potem pasażera,
zakręcał szczególnie kilka takich skrzyżowań, więc ja już do tej kamery też tutaj będę już się z wami powoli żegnać. Dobra. Dwa piny podłapaliśmy dosyć ładnie. Spróbuję wlać jeszcze na dwa styki, na których mi się nie udało korzystnie tej cyny. Wiecie co? Skorzystam z mojego pomagiera. Ciepło. Pomagier. Jakby go tu zapiąć, żeby nie rozwalić. Cyk. O, dobra, ładnie, no i trzeba uważać, żeby nie zrobić zwarcia, tak? Dobra, i cyk. No i gra, chyba. Zaraz sam sobie obejrzę i zaraz pokażę to dla was. O. No, łapiemy ostrość. Łapiemy. A, może łatwiej będzie, jak już odsunę na taką pewną odległość, tak bez zooma. No, i teraz faktycznie lepiej to wygląda. Nie wiem, czy wy to widzicie. No, luty są jakie są. Mogłem do tego użyć ciepłego powietrza, aczkolwiek. No. Nie. Dobra, lutowniczkę sobie odłączam, co by się nie poparzyć, a do tego mam taką tendencję. I tak, i teraz może pokażę, jak bardzo ufam swojej pracy. Znaczy, pracy wykonanej przez siebie. Ale pewnie się wkurzę, jak rozwalę sobie lapa. O, to by była złość. Mam gdzieś jakiegoś trupka, do którego mógłbym go podpiąć. No ale co, ja nie naprawiłem. Wypnę tylko tego czorta z dołu i... No słuchajcie, chyba nocnik niestety, ale jeszcze nie poddając się, obejrzę to sobie z bliska, czy tam na pewno wszędzie jest styk. I tyle o ile jestem pewien, że, znaczy pewien, widzę na dwóch czy na trzech nóżkach, że na pewno jest dobrze, tak więc... O tyle, na czwartym pinie, tym pierwszym, który robiłem, jakoś nie za bardzo to wygląda. Poczekajmy chwilę, niech się lutownica nagrzeje.
A, druga próba. Noga musi być wygięta, nie może być wyprostowana. Bo ja widzę, jak mają wyprostowaną i tak lekko nie sięgają do tego sprzętu. Dlaczego? W momencie zderzenia może okazać się, że siła uderzenia pójdzie od przodu, staw kolanowy będzie usztywniony, no i co się stanie? Ucierpi nasza miednica, tak? Ucierpi nasza miednica. Niestety. No, widzę, że wszystkie piny się przylutowały. Jeden właśnie. A nie, w jednym nie ma styku. No nie, słuchajcie, niestety, poza uszkodzeniem mechanicznym musiało się spierniczyć coś jeszcze. Tak więc, mimo szczerych chęci, no cóż, chęciami to podobno piekło wybrukowane czy coś. I dzisiaj będzie taki film z niewypałem, a co? No to dobra, w takim wypadku ja idę dalej do zakupów, bo muszę trochę gratów dla klientów pozamawiać. No a co, dla Was życzę miłego dnia i zapraszam do kolejnego, do dalszego śledzenia kanału.